O, nie ma amunicji. O, nie! Przepraszam! Przy czemu strzelacie? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Spine the Town Red. Dzisiaj w tym odcinku, słuchajcie, wyszło coś takiego, że oni potrafią strzelać, co nie? To prawda, amunicja im się czasem kończy, ale potrafią strzelać i przeciwnicy też potrafią strzelać. Zobaczcie sami, może strzeli? Tylko trzeba poczekać chwilę. Strzeli czy nie? Ha. Halo. Gość idzie go nawalać bronią, ten w niego... Ziomeczku, było uważać. To jest świetny po prostu update. Czemu to jest Among Us znowu? Że teraz... Zobaczcie, możemy zabrać broń w ogóle. Jest opcja strzelania. Oczywiście nie wszyscy strzelają, niektórzy mają tylko broń. Ale jak już mają broń, to są bardzo niebezpieczni. Jaka ta gra teraz fajna się stała. Także gra jest teraz dużo cięższa. Co ty robisz? Tu jestem. Halo. Co ty robisz? Ziomeczku. No i słuchajcie, to oznacza, że gra będzie teraz dużo cięższa. Patrzcie, oni mierzą do siebie w broni. W więzieniu. Wszyscy mają tutaj broń. Ten ma digla, ten tutaj harpun trzyma. Nie, to jest wszystko normalne. Jezu, jak ja walnę kogoś przez... On nawet podnosi na klatę kałacha, rozumiecie to? To jest straszne, co tu się dzieje. To jest Polska po roku w USA. Wszyscy mają pozwolenie na broń, wszyscy mają broń. Ludzie w izolacji mają broń, może go zamknę. Dosłownie wszyscy, co tu siedzą, mają broń, nawet jakiś wielki gość. A my mamy na start jakąś szczoteczkę, bo tu żadnej broni nie ma. Musimy się od razu pozbyć kogoś, tego typa zdejmiemy od razu. Jak najmocniej, proszę bardzo. Zaczyna się wielka tragedia. Tu wszyscy się strzelają. To jest zło. To jest chore, co tu się dzieje. Co? Co tu się dzieje? Okej, będą małe problemy. Trzeba się... Ja mam tylko talerz. Tu jest jakaś broń. No i przeżyć ciężko. Także jeżeli wejdziemy teraz do tłustego kraba, kopniemy SpongeBoba, to czy on weźmie do ręki ten paralizator i zacznie w nas z nim strzelać, czy... Weź go, weźcie to, podnieście broń, podnieś, nie bij się, podnieś. Nie no, wziął zwykły paralizator. Skalmar, zostaw tego pomidora, podnieś. Paralizator. No i nadal trzyma tego pomidora. Ale stworzyłem level z nimi, gdzie oni mogą rzeczywiście używać broni. Czemu oni czekali tak przez chwilę? Kocham to, jak Skalmar po prostu... O, będą się strzelać między sobą. Zobaczcie, to jest straszne. SpongeBob strzela do Patryka, a Patryk bije SpongeBoba. Jeszcze się uśmiechają. Jesteście przerażający. I czemu ty tak rzadko strzelasz? O co chodzi? Ziomeczku, Patryk, masz tu milion kałachów i chyba nic mu nie robisz zbytnio, bo on się cały czas uśmiecha. To jest straszne. W ogóle wasze uśmiechy są przerażające. Zobaczcie, idzie sobie Patryk, a za nim SpongeBob zakrwawiony z AK-47. O co chodzi? Dobrze, koniec zabawy. Koniec. Czemu on jest taki wytrzymały? Koniec zabawy. SpongeBob jest uśmiechnięty. Jeszcze wstał i będzie w nas strzelać, przynajmniej próbować. Jesteśmy ziomeczkami, prawda? Okej, czyli wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ja sobie stąd idę jak najdalej od ciebie, bo jesteś straszny. Przejdźmy do innej mapy. Także minus jest taki, że jeżeli ktoś ma broń teraz, to może z niej w pełni korzy... On ma broń. Ała!
Ała! Jeszcze unikają strzałów! Co tu się dzieje? Oddaj tą broń! Aha! Ej, ta gra się stała teraz ciężka w pewien sposób. Strzelmy w tego gościa, pozbądźmy się go. O nie, otworzył drzwi. Pozbądźmy się tych gości tutaj. Tylko on nadal żyje! Co tu? Dobrze, weźmy sobie, przenieśmy Eku w tamtą stronę, żeby mieć czym ich bić. I teraz możemy wchodzić tutaj. Podoba mi się, że dopiero tutaj mnie zobaczą, kiedy wejdę za drzwi. Ty wejdziesz sobie tam. On mnie jeszcze nie widzi. Dopiero teraz mnie zobaczył. I tu jest gość z bronią, którego trzeba się pozbyć. Dobrze. Kiedy masz broń palną, a ktoś cię goni z kijem od bilarda, nie? Właśnie tak to się kończy. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj nic szczególnego. O. Pani z shotgunem pozbyła się głównego bohatera jednym strzałem. Ej, ta gra się serio zrobiła. Dobra. A co jak wezmę tarczę? Tarcza działa. O! Nie działa! Nie w pełni. Dobrze. Czyli trzeba jednak uważać. Tarcza nie jest niezniszczalna. Pokonajmy od razu tą panią z tym shotgunem głupim. Co to za szkielety tu są? Tam jest jeszcze nasz jakiś kolega. Proszę. O, zepchnęli go. Ojejku. Czy szkielety nie umieją chodzić po schodach? Jesteście bezużyteczne. Naprawdę. Ale zobaczcie, szkielety przynajmniej umieją w jakiś sposób latać. To jest po prostu świetne. Ktoś stworzył Dusta 2, tylko że z tym całym update'em, że ludzie w nas strzelają i to serio działa. Musimy chyba zaplantować bombę czy coś takiego. Jak zwykle kampią wszędzie. I czemu jest tyle przeciwników? Jakim prawem jest 32 ludzi na mnie, nie? Super. Ej, ale ta gra teraz jest mega fajna. No tylko, że ciężka też. A ten co? W ninja się bawi? Ziomeczku. On chce mnie zanożować. Tu się ludzie strzelają. Co tu się dzieje? Czemu ich jest aż tylu? Proszę sobie stąd odejść. Ile ich jest? To jest chore. Okej, zrobiła się cisza. Jest dobrze. O, zobaczcie, możemy zaplantować teoretycznie bombę, ale musimy się pozbyć wszystkich przeciwników. Czemu on tam kampi? I się schował. A ten to w ogóle awczy. Awczyli przynajmniej sobie. Ale ludzie tworzą wojny normalnie tutaj. Zobaczcie. Moi niewolnicy, moja armia. Tylko czemu? Czemu oni umierają, jak dotykają tutaj? O co chodzi? Ziomeczku, wstawaj! Wstawaj! Wszyscy strzelają! Wstawaj! Czy on nie żyje? Aha. Aha! Ja ich zatrzymam, ja im pomogę, żeby oni nie umarli wszyscy, moi przyjaciele. Wracajcie tam do środka i teraz strzelajcie się z innymi, tylko tu się ciała zbugowały i latają wszędzie. Ja no, ta gra się nigdy nie poprawi, jeżeli chodzi o to. I czemu tu wszyscy umierają? To nie ma sensu. I czemu po lesie latają moi przyjaciele, znaczy niewolnicy? I czemu jest ich aż tutaj tak dużo, tych kości? Mogę też w zwolnionym tempie unikać ich strzałów wszystkich i to nie sprawia żadnego problemu. Zobaczcie, strzały przelatują, a ja sobie to po prostu unikam i wszystkich się pozbyłem. Jeszcze nie? Poczekajcie. Jeszcze nie? A. Zostały 3 osoby. Mamy też strzelnicę tutaj. Mam nadzieję, że ci ludzie nie będą się denerwować, że będziemy strzelać. Tylko czy te manekiny na pewno są, nie są ludźmi? W sensie, bo
mrugają i oddychają. Zobaczcie. Dobrze, nieważne w takim razie. Gdzie jest broń? Gdzie tu można broń zdobyć w ogóle? O, tutaj jest kolejka. Nie będziemy czekać, dziękuję. Nie ma amunicji. O, nie! Przepraszam! Przy czemu strzelacie? Co ty robisz? Ja to nie ma sensu! Przecież powinniście być odpowiedzialni. Ała! Nie no, nie wierzę. Proszę pana, tutaj się strzelają. Ja nie chcę mieć styczności z tymi ludźmi. O, teraz już nie będę mieć styczności z ludźmi. Dobrze, przepraszam, odkładamy tą broń. Dobra, czy mogę tu wejść? Proszę. Ja chcę tylko tak ciut wejść. Proszę pana, proszę, nie przejmuj się, jestem... Pan wydaje się na miłego pana, wcale nie groźnego. Ja tu po cichu wezmę Cudownie, nie no, wszyscy się strzelają. Przepraszam pana, czy mogę od pana pożyczyć broń? Dziękuję. Okej, teraz tutaj sobie wchodzimy. A to jest kuloodporne szkło, czaisz? Skończyła ci się amunicja. Czemu tu nie ma załadowanych broni? O co tu chodzi? To nie ma sensu. Ta amunicja nie działa. Jeszcze kolejny do mnie strzela. Manekiny w tym momencie powinny mi podziękować, czajcie? Bo! Wiedziałem, że one żyją! Wszystkie teraz idą się bić! Dobrze, armio, zemstę wykonajcie na tych ludziach bezczelnych, którzy do was wcześniej po prostu strzelali. Są okropni ci ludzie. Ty ode mnie odejdź. Ała, ktoś do mnie strzela. Czemu manekin do mnie strzela? Zobaczcie, manekiny teraz strzelają do ludzi. Okej, tego filmu jeszcze nie było. Zawsze była zemsta robotów, zemsta wszystkiego, zemsta czegoś. A zemsty manekinów ze strzelnicy jeszcze nigdy nie widziałem. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Tragedię, czas rozpocząć. Pa, pa.